Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na fascynującą partię Rashida Neshmedinowa ultra agresywnego zawodnika grającego w szachy no już nie żyje oczywiście ale grał w szachy niepoprawnie co się może podobać kibicom niepoprawnie oczywiście nie znaczy źle jego poświęcenia przeszły do historii szachów jedna z partii bardzo no bardzo ciekawa uważam tutaj grał z romanowem nieznanym mi zawodnikiem partia z 50 roku no i zapraszam serdecznie dużo fajnych rzeczy się działo fajne kombinacje i jedziemy e4 C5, no, obrona sycylijska, czyli już wiemy, że będzie tutaj taktycznie bardzo dużo fajnych motywów. Po skoczek C6, D4 oczywiście, po biciu na D4, skoczek wybija na D4, klasyczne zagrania. Skoczek na F6, skoczek na C3, bronić pionka na E4 trzeba i posunięcie D6. No i teraz właśnie tutaj białe zagrywają taki wariant Sozina w obronie sycylijskiej. Jest to ostry wariant. Grywał go również Robert Fischer. Bardzo ciekawy ruch, mianowicie goniec na c4. Goniec przygląda się tutaj na f7, ale po ruchu, na przykład e6, taki, który właśnie w partii też wystąpił. Czasami istnieją takie motywy, jak bicie właśnie na e6 w pewnym momencie. Oczywiście to. Nie teraz się dzieje, bo tutaj goniec z pionem wszystko bronią. Czasami też próbujemy grać f4, tam próbować wejść na to pole strategiczne, takie powiedzmy w ataku na pole e6. No i po gońcu c4 i e6 białe grają a4. No taki ruch, bym powiedział, chyba dosyć niepotrzebny w tym momencie, no ale w latach 50. No myślę, że nie miało to większego znaczenia. Logika podpowiada, że zawsze ten goniec się tu fajnie chowa, jeżeli skoczek go zaatakuje, więc myślę, że białe chciały po prostu zachować gońca. Goniec zagrywa na e7, roszada, rozwój jest najważniejszy w szachach, rozwój figur i goniec na e3, no i widzimy, że białe, już wszystkie swoje problemy rozwojowe tutaj w debiucie zakończyły. Wszystkie figury są wyprowadzone i można kontynuować. A tak, no jakie to proste, prawda? Goniec d7 i teraz tutaj białe zagrywają ruch zupełnie niepotrzebny. Pierwszy ruch niepoprawny ze strony białych. No właśnie, jest to posunięcie skoczek z d na b5. No i zauważmy, co tutaj się może zadziać. Otóż, ten skoczek ma ochotę zbić pionka na D6. No to chyba jest jasny zamiar i dosyć prosty. Tylko że tutaj Jzmiedow e, chyba nie przewidział jednej rzeczy, że czarne mogą zagrać po prostu posunięcie A6. Znaczy, nie przewidział. No to łatwo się oczywiście tak mówi, tylko jestem ciekawy, co on tutaj e, 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 chciał zagrać. No bo po tym ruchu trzeba wrócić skoczkiem. Generalnie jak tutaj byśmy teraz tego pionka wybili, to pozycja dla czarnych robi się bardzo dobra, tylko trzeba wiedzieć jak zagrać. Może też zadziałał taki syndrom agresywnego gracza, więc tutaj czarne może nie dały rady. Przewidzieć pewnych tutaj możliwości, ciężko stwierdzić, tak naprawdę. No ale ruch po tym ruchu tutaj następuj, nastąpiłoby skoczek E5 i okazuje się, że grozi bicie skoczka, grozi potem zbicie gońca. Więc jak goniec by uciekł na przykład na B3, to jest Hetman C7, i teraz jest problem z tym skoczkiem. Skoczek nie ma ucieczki, więc należałoby zagrać F4, żeby próbować zagrać pionkiem na E5. No ale po biciu na D6, biciu na E5 i biciu na E5 pozycja czarnych jest genialna. To jest świetna pozycja czarnych. Tu nic czarnym nie grozi, wręcz, wręcz przeciwnie. Grozimy z biciem pionka na H2, grozimy wybiciem, wybiciem, zdobyciem kolejnego piona, na przykład. No, trzeba uważać na jakieś tam motywy taktyczne, ale generalnie ta pozycja dla czarnych jest świetna. Proste wyprowadzanie wieży na wolną linię i tak dalej. No, tak nie poszło. No właśnie, tak nie poszło, szkoda. Bo jestem ciekawy właśnie, jakby sobie tutaj białe poradziły. I skoczek zagrał teraz na e5. No wydaje się dobrym ruchem, ale goniec wraca spokojnie na E2 pilnując tutaj pola G4 przede wszystkim i goniec na C6 no właśnie, moi drodzy tutaj czarne powinny zdecydowanie zagrać znowu posunięcie A6, w bicie na D6 wiąże się z tym samym motywem Hetman C7, więc dziwię się trochę czarnym, no ale dziwię się, no po prostu zagrały inaczej, słabiej troszeczkę, goniec C6 i teraz nastąpiło F4 i to białe tutaj zyskują teraz dobre no, dobre, myślę, że opcje na grę. Skoczek zagrywa na G6. Ok. Goniec na F3. No, bronić pionka na E4 trzeba. I teraz. A6 znowu jest dobrym ruchem, no, ale nie zostało to zagrane. Skoczek zagrał na H4. Moi drodzy, skoczek na H4. No właśnie. Teraz można było tak po prostu. Bez żadnych kompleksów i strachu. No zbić pionka tutaj na a7. Można było. Dlatego, że jak na przykład, spróbujmy sobie to wyobrazić. Jeżeli wieża by wybiła na a7, goniec by wybił na a7 i b6 z groźbą złapania tego gońca, to zawsze jest ten ruch a5, który tego gońca wypuszcza ze zdobyciem jakości przez białe. Więc po prostu można było wziąć piona. Białe tego nie zrobiły. Nezhmedinov, no właśnie słynął z tego i był takim zawodnikiem, który... Kochał atakować, kochał komplikacje, kochał kombinacje. No więc nie dziwię się, że zagrał po prostu ruch G4, który w tym momencie jest fatalnym posunięciem. Niepoprawne, ja się trochę uśmiechał, ale to jest niepoprawne posunięcie, kompletnie niepoprawne, ale ta gorąca krew, ta wola ataku była silniejsza, no i nie wytrzymał i po prostu musiał zagrać G4 z opcją tam, wiadomo, żeby atakować skrzydło. No... Rugie 4. No tutaj biały, czarne grają dobrze, zbijają gońca. Hetman wybija, no i teraz jest ruch A6. No niestety, ruch A6 to jest błąd z kolei. Teraz czarnych. Dlaczego? Bo można byłoby zagrać czarnymi. Teraz świetne posunięcie i zapraszam Was do zatrzymania materiału, jeżeli ktoś ma ochotę i poszukania tego ruchu. Mianowicie, moi drodzy, jest to ruch skoczek na E4. Po tym posunięciu, po wybiciu na E4, jest po prostu ruch F5 no i białe stoją po prostu źle. Odbijamy tu figurę paragońców i wieża jeszcze się otwiera. Jest świetnie dla czarnych. Wierzcie mi, pozycja czarnymi miodzio. No tak nie poszło. No tak nie poszło, jak to tutaj dużo zwrotów akcji się dzieje. Posunięcie a6 skoczek wrócił na d4. No i teraz tutaj właśnie to jest taka dobra nauka w obronie sycylijskiej, ja to też często powtarzam. Jeżeli w sycylijskiej mamy sposobność do tego, żeby zagrać posunięcie d5 i Rozwinąć swoje figury, to trzeba z tego skorzystać. Czarne tego nie zrobiły. Ten ruch, no, chce się taki ruch zagrać, bo tutaj po ruchu D5, powiedzmy, i ruch E5, skoczek zagrywa na E4. Czarne stoją myślę, że tak całkiem ok. Chociaż tutaj trzeba bardzo uważać na to posunięcie, więc może skoczek E4 nie byłoby zbyt takie optymistyczne, ale skoczek D7 byłoby dobre. I po tym posunięciu, myślę, że po wybiciu. Czarne stoją w porządku. Takie trochę struktury francuskiej, ale przypuszczam, że tutaj Romanowowi nie spodobały się te piony, które za chwilę będą pewnie tutaj szły. To tak wizualnie wygląda niebezpiecznie, więc przypuszczam, że no, tutaj nie chciał wejść w, te, w, no, w, te, w ten wariant po prostu, więc czarne zagrały. E5, co jest jeszcze gorszym posunięciem, niestety, no, to jest fatalny ruch dla czarnych. Fatalny, z prostego powodu i z prostych ruchów, tak jak w partii, czyli wybicie, wybicie i fantastyczny skoczek ląduje na polu F5. A jak zawodnik ultraagresywny ma takiego skoczka na F5. No to się dzieją już tutaj na pewno będą się działy niebezpieczne rzeczy. Ten skoczek widzimy już kapitalnie tam uderza w obóz przeciwnika bezpośrednio. Skoczek zagrywa na D7 i co robić? no nie, bić gońca, absolutnie nie, skoczek jest na tyle silny, to jest taka, można powiedzieć, bardzo mocna wieża w tym momencie, która może e, ruszać po literce L. E, wieża zagrywa na D1, no wprowadza tutaj, powiedzmy, ostatnią figurę do gry na wolną linię, to jest bardzo dobre posunięcie, gdy chcemy już atakować, wszystko jest pod kontrolą, goniec zagrywa na G5 i teraz jak się zachować? No bo e, można by powiedzieć, że tutaj po wybiciu e, Hetman wybije na G5 i czarne troszeczkę łapią wiatru w żagle, można by e, tutaj tak to stwierdzić, ale jest ruch B4. Bardzo dobre posunięcie z tego względu, że grozi zwykłe zagranie B. B5 i goniec ma bardzo ciasno, e, więc jak grać? No tutaj e, czarne wybiły, wybiły i jeszcze się narzuca z jednej strony posunięcie hetman B6, żeby wymienić hetmany i takie ataki mo mogłyby się skończyć, ale niestety ruch e, B5 wygrywa figurę, więc e, no niestety nie można zagrać hetman B6 e, i nastąpiło B5 ze strony e, czarnych, no i teraz wybić, nie wybić. Absolutnie nie wybijamy, gramy, a 5 nie pozwalamy Hetmanowi na wymianę. No więc po tym posunięciu, tutaj e, czarne grają, niestety chyba najgorszy ruch pozycji Hetman C7, co się wydaje logiczne, no bo schodzimy ze związania chociażby. No i po tym posunięciu, tutaj e, zostawiam Was na chwilę do przemyślenia, jak zagrać tutaj białymi, żeby. Partię wygrywać, można sobie zatrzymać materiał, a ja już pokazuję, jak tutaj Nerzmedinow grał, mianowicie Hetman G5. Chcemy dać mata, no proste zagranie, posunięcie G6, no i teraz następuje skoczek E7 z szachem, król G7. Jak dalej kontynuować atak, można znowu sobie zatrzymać materiał. Uwaga, Nerzmedinow robi to fantastycznie, mianowicie bierze D7. No. Poświęcamy jakość. Nie, partia nie może się tutaj e, odbyć bez poświęcenia ze strony białych, więc e, po wybiciu na D7 jest Hetman F6, król H6. I ostatni ruch, który daje tutaj zwycięstwo e, białym, jest dużo dobrych roch, ruchów tutaj, kilka ruchów, które dają zwycięstwo na pewno, ale Nezmiędynow zagrywa po prostu bierze F5. Po którym ruchu tutaj jeszcze nastąpiło Hetman A7? Z szachem król F1, tak żeby nie było żadnego szacha. I czarne się poddały. Koniec partii. Z prostego powodu, zobaczcie, tutaj figury stoją fantastycznie. Król wyszedł. Grozi po prostu mat. No a jakby tutaj, powiedzmy, goniec zbił jeszcze wieżę, no to mamy pięknego mata z koczkiem na F5. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.